Szczęść Boże, coś Wam powiem. Cudowne rozmnożenie chleba. Genialny zabieg, żeby przekonać mnóstwo ludzi do tego, że Jezus jest kimś wyjątkowym. I dobry chwyt, taki pod publikę, żeby wieść rozniosła się po okolicy. Tak może wyglądać to dla każdego, kto przeczyta ten tekst oczami. Jednak ten tekst ma coś znacznie głębszego w swojej treści. Jego słowa uderzają nas, czytających i słuchających Ewangelii, i obnaża nas z naszej małości. Niestety, jest to przykra prawda, że dziś pierwszym pragnieniem człowieka jest posiadać więcej czasu, pieniędzy, zwolenników, followersów, wpływów, udziałów. Mówimy niczym apostołowie, nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 rybek. Oni powiedzieli, mamy mało, żeby dla wszystkich wystarczyło. Jezus przez rozmnożenie chlebów i ryb chce nam pokazać, że wcale nie potrzeba nam więcej, żebyśmy mogli działać. Przysłowie mówi, kto wyklucza Boga ze swych rachunków, nie umie liczyć. No to prawda. Uczniowie, my również nie umiemy liczyć, ponieważ często zapominamy o najważniejszej sumie, o samym Bogu pośród nas. Ilu było apostołów? 12. A ile zebrano koszy z chlebem? Też 12. Czyli po jednym dla każdego, żeby dostał do ręki dowód, że nie trzeba wiele, by zrobić coś użytecznego. To dla nas jest wygodne. Zepchnąć na kogoś jakieś zadanie, odpowiedzialność, wykręcić się brakiem, żeby tylko nie ruszać się z miejsca. Usprawiedliwiamy swoje lenistwo, żeby się nie angażować. Ładnie to ewangelista nazwał pełne kosze ułomków. W słowniku ułomek to odłamany kawałek czegoś. Kiedy apostołowie zbierali te wszystkie kawałki i później nieśli te kosze, widzieli je, a zarazem widzieli siebie, bo każdy jest takim ułomkiem, częścią całości, którą nazywamy dzisiaj Kościołem. Ułomek może nie brzmi pozytywnie, bo niesie w sobie jakiś defekt, jakąś skazę, ale już sama ilość nabiera zupełnie innego znaczenia. Cały Kościół jest koszem pełnym ułomków. Jesteśmy oderwani, ale Chrystus zbiera nas, żeby nikt nie zmarnował się i nie zgubił. Papież Franciszek powiedział, tych kilka chlebów i ryb podzielonych i pobłogosławionych przez Boga wystarczyło dla wszystkich. I uwaga, to nie magia, to znak. Znak, który zachęca nas do wiary w Boga, opatrznościowego Ojca. Święty Mateusz, opisując te rozmnożenie chleba, używa 4 terminów bardzo ważnych dla nas. Wziąć, łamać, rozdawać i odmówić błogosławieństwo. One wszystkie użyte są również w opisie ustanowienia Eucharystii. Tak więc przechodzimy od pustyni, na którą wyszedł Jezus, do stołu, na którym każdego dnia dokonuje się cud rozmnożenia chleba. Przychodzimy na Eucharystię, zbieramy się, a On rozdaje nam chleb, którym możemy najeść się do sytości. Kto przyjmuje ten pokarm, nie może powiedzieć, że ma mało. A jeśli w dalszym ciągu twierdzisz, że masz mało, by działać, to oddaj to, co masz Jezusowi, jak On kazał uczniom przynieść te 5 chlebów i 2 ryby i obserwuj, co się wydarzy. Nasz brak jest naszym problemem, ale nasz problem oddany Jezusowi przestaje być problemem, a staje się okazją, by zacząć działać. Zobaczmy naszą ułomność przed Bogiem, ale i spójrzmy, że w tym braku mamy wszystko, co jest potrzebne nam do realizacji naszej misji. Z Panem Bogiem.